Dawid Hoszek, witamy Cię ponownie w Polsce, dobrze Cię widzieć. Welcome again in Poland, it's good to see you. Oh, thank you. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, ale pozytywnie, że jesteś ponownie w KSW, albowiem swoją ostatnią walkę przegrałeś. Czy miałeś takie poczucie, że mimo tego wrócisz tutaj? Mm-hmm. We're happily surprised that you're here one more time in KSW, even though you lost your last fight here. Did you feel that you could be here one more time? I lost 1 year ago in the Liberec with Alexander Gustafsson. Because I made a guard, like a block, mm-hmm. block some punches, and referee stopped my fight after the 4 seconds. But it's up to the referee, it's his option. But I was training again and wanted to fight in the Liberec again, but there was some problem with opponents, some body was ill or injured, so I had new datum and it's here in this city, mm-hmm. so I'm ready to fight here and I'm happy I can fight here. Mm-hmm. I think it will be good. Rzeczywiście, przegrałem rok temu w Libercu przeciwko Gustafssonowi. No, sędzia stwierdził, że po prostu przerwie walkę po tym, jak trzymałem szczernie gardę z Wartą. To jest jego opinia, jego decyzja. No niemniej werdykt to werdykt. Dostałem nową opcję walczenia w Libercu w tym roku. Niemniej były po drodze różne perturbacje, problemy ze znalezieniem rywala, problemy z kontuzjami. I teraz dostałem szansę w Gorzowie, więc chcę się dobrze zaprezentować. Mam nadzieję, że te szanse wykorzystam. Ja tutaj tylko dopowiem, że moje pytanie dotyczyło tej ostatniej walki, która miała miejsce na RFA z Czerwińskim. Mm-hmm. Well, my question was referring to this RFA fight with Czerwiński that you also lost. Yeah, I lost that fight, but I don't want to think about this fight because mm-hmm. it was very, very big fault, my maybe mm-hmm. biggest fault of my boxing and MMA career, mm-hmm. because I was chill, I was okay, everything mm-hmm. is okay. I was a little bit slowly going, try to read my opponent, and because it was a title fight for a 5 rounds, so I didn't want to make a first round so hard for me, mm-hmm. because of my stamina or because of power. I was chill, but I didn't defend my guillotine of my opponent, and it was very bad moment for me, and I lost this fight, and I will fight with him again anytime. I will make a revenge anytime. It's not a problem for me, but how I said it was a big fault for mm-hmm. me, you know. Szczerze mówiąc, wolałbym zapomnieć o tej walce. Przebiegła ona zupełnie nie po mojej myśli. Wszedłem do tej walki zbyt wyluzowany, zbyt wychillowany, zbyt zrelaksowany. To była walka pięciorundowa i ja chyba za bardzo skupiłem się na tym, żeby przetrzymać na te 5 rund swoją wytrzymałość, więc z tym takim zbyt dużym luzem potraktowałem swojego przeciwnika i też nie wybroniłem odpowiednio gilotyny, którą Czerwiński na mnie wystosował. No i przypłaciłem za to bardzo wysoką cenę. Jestem w stanie wziąć rewanż z Czerwińskim w każdym miejscu, w każdym czasie. Niemniej przyznaję, że to była jeden z największych błędów w mojej profesjonalnej karierze MMA. W takim razie przepraszam Ci przerwę, bo od razu nasuwa mi się pytanie, jak miałbyś do wyboru walkę. Wszyscy są w KSW. Czerwiński, Gustafsson czy Dudek? Kogo bierzesz? Czerwiński, Gustafsson or Dudek, who do you pick? So for a revenge? Yes. For a revenge. I didn't have a fight with Dudek, so... maybe I can try Dudek, but I know that Czerwiński will not fight with me anymore again, mm-hmm. because he's going on the fight 77. Mm-hmm. Gustafsson, I'm not sure if he is higher than me in the some rating, right, you know. Yeah. So maybe it's maybe a risk for him, but mm-hmm. To fight with Adrian Dudek is not problem with me. It's maybe good option, but
He lost with Dominik Humburger, and it will be a best if I can fight with Dominik Humburger. So if I will fight, I will win in Saturday here mm-hmm. in the Gorzów. So I will be happy if I can fight next my next fight with Dominik Humburger. Mm-hmm. Nigdy nie walczyłem z Dudkiem, więc z nim byłaby dobra opcja. Z Gustafsonem nie zawalczę, bo nie wiem, czy jestem z nim wyżej w rankingu, czy jestem niżej notowany. Tego nie wiem, Czerwiński też już ze mną teraz nie zawalczy. Co prawda, myślę, że gdybym teraz wygrał swoją walkę, to powinienem walczyć z Dominikiem Humburgerem, który wygrał ostatnio z Dudkiem, więc tak bym to widział. Na szczęście już w sobotę masz szansę, aby wrócić na dobre tory. Twoim przeciwnikiem będzie Damian Mieczkowski, zawodnik o nieco mniejszym doświadczeniu, to też... Co możesz o nim powiedzieć ze swojej perspektywy? What can you say about your future opponent, Damian Mieczkowski, who's a less experienced fighter than you, but probably you've done some research enough to describe him a little? I cannot say too much because I don't know too much this fighter. He had some amateur fights in amateur MMA, but it was some years ago. And now he has only two professional MMA fights, but on the internet there's no some videos, or, mm-hmm. you know, so I cannot say too much, but I know something, so I know what I will do in this fight, but I cannot say how strong he is. I will see in the Saturday, but he will see that I am, how strong I am. Mm-hmm. Nie mogę za dużo o nim powiedzieć. Wiem, że ma rozległą karierę w amatorskim MMA, ale na jej temat też nie ma zbyt wiele materiałów w internecie. Ma 2 pojedynki w profesjonalnym MMA, ale też nie mogłem znaleźć żadnych wideo na ten temat. Jest mi więc ciężko określić, jakim jest zawodnikiem. Zobaczymy, jak jest silny. Przekonamy się w sobotę, ale ja też wtedy pokażę swoją siłę. Ja na koniec bym tylko zapytał. Są trzy gale już KSW zorganizowało w Czechach. Czy ty czujesz już, że ten odbiór czeskich fanów KSW jest dobry, że KSW się staje popularniejsze w Czechach, że więcej się o nim mówi i budzi ono faktycznie zainteresowanie, a fighterzy no, liczą na kontrakty z tej organizacji? There have been already... I understood. I talked with many people from Prague and they were very happy because of this KSW events. They were happy that in Liberec it was very good event. They were saying that KSW is very good organization and they will go again on some events. Looking forward to see another fights and another events, so they like this organization. Mm-hmm. Rozmawiałem z wieloma ludźmi z Pragi przede wszystkim i ci ludzie są pod wrażeniem, jak mocnym i dobrym produktem jest KSW, jak dobrze wyglądała organizacja eventu, gali samej w sobie i są pod wrażeniem i naprawdę KSW robi na ziemi czeskiej bardzo dobrą robotę i oby tak dalej. Tyle o nas w takim razie. Życzymy owocnego zbijania ostatnich kilogramów i widzimy się jutro. Thank you for your time. Good luck for your last weight cuts, last kilograms. And good luck also on Saturday. Thank you. Dziękuję bardzo. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Thank you.